kancelarię i musiał się zatrzymać przy studiu Jakubowej blisko miasta Tychan. I on pokazany w tym miejscu jako prawdziwy człowiek. We wszystkich tych cechach, których my również doświadczamy. To chyba nigdy Jana nam pokazuje, ale ja widzę jako syna, prawda? W tym przypadku widzimy jego zmęczonego u tej studii. Było to samo południe, gdy słońce stanęło w tej izbie, gdy największa spiekota dnia opuszczała człowiekowi. On musiał być przez tą Samarią i zatrzymał się przez tym studium. Jeśli jest tutaj użyty jakieś słowo musiał, to za to jak bezgranicznie oddany jest ten pod wolę ojca. On nic nie uczynił z siebie. On nie powiedział nic z siebie. Wszystko, co mówił, było jedno z myślą ojcu Boga. On tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność. A ciemność go nie ogarnęła. Każdy z nas, kto poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym mroku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii. Może zobaczyć Pana dziełem Satana zawsze było coś pomieszać, skręcić, usłonić prawdę. I tylko człowiek nie mógł zauważyć Panu Jezusie tę jasność tego oblicza, którą każdy to uwielu teraz może patrzeć. Wierzący, który spogląda na swojego Zbawiciela w imieniu Boga, cała pełnia objawienia Boga. Prezencie akurat tam przy tej studii usiadł, pan był odrzucony ze wszystkich, do których on przyszedł. W pierwszym rzędzie chodzi o Izrael, a tak w ogóle to cały świat. Był odrzucony, nie mający miejsca na tej ziemi, nie mający gdzie głowę schronić, usiadł zmęczony przy tej studii i odziwo. W tym samym czasie z miasta obok wychodzi niewiasta, która w tym czasie, gdy każdy człowiek odpoczywa, idzie do studni. I wiecie, że tam się spotkało dwóch ludzi. Dwie zgardzone osoby. Jedną z nich był Pan Jezus, a druga osoba to ta niewiasta, ona była również wygardzona, wyszydzona, wyrzucona z tego miasta. Ona tam nie miała społeczności. Jeden był zgardzony względem swojej świętości, sprawiedliwości, to jest Pan Jezus. A druga osoba to ta niewiasta, wygardzona względem swoich grzechów. I tam się spotkali. Ja Ci życzę, przyjacielu, by że również muszę spotkać Zbawiciela w tej studii. Bo jeśli tam spotkasz Pana Jezusa, to On będzie się starał z Tobą nawiązać społecznie. I w czwartym rozdziale w tej Ewangelii jest pokazany w jaki sposób Duch Boży zawiązuje społeczność.
grzesznikiem, żeby mi podać rękę, żeby go postawić, oświecić te mroki ciemności, żeby mi zobaczyć, kim jest, jak żyje poprzedni rok. Ta niewiasta zdziwiona jest, gdy ten siedzący w tym studiu człowiek mówi do niej, Dębicz. Ona rozpoznaje w nim prawdziwego Żyda. A Jezus zawsze dał się rozpoznać. On był we wszystkim nielegalny. Nawet i zewnętrzny ubiorze. Czy ona jako Samarytanka mogła zaraz zauważyć. Ty będąc Żydem nie prosić. Tylko, że ta prośba to jest mądra z Boga. On w tej prośbie kłania się do niej, która nie ma nic w zamian jej serca. I w ten sposób ta mądrość Boża dociera do serca ludzkiego i powoli otwiera je, ty coś dać. Ale ten, który wszedł z nieba, on ciszy, jako posłany od Boga, by dać ludziom życie wieczne. To nie jest tylko życie to. Życie posiadające w sobie pojęcie innej egzystencji, innego wymiaru. Mężowie Starego Testamentu mieli życie Boga, ale nie mieli życia. A ci, co będą mieli życie wieczne i ci, co mają życie, bo ci, co mieli Pana Jezusa, to spotkali się z tą światłością, z tym światłem, tak jak ta niewiasta przy tej studni Sychar, gdzie ta światłość otwiera jej serce i ona się widzi. Pan Jezus ją prześwietli swojej światłości. W taki sposób, by ją nie wyrazić, by ją nie odetchnąć, by ona mogła zaufanie w nim znaleźć. Nie mówi, gdybyś znała dar Boży i tego, co z tobą mówi. W rozdziale trzecim jest dar Boży Duch Święty pokazany. W rozdziale czwartym dar Boży jako pokrycie wieczne. No i ten, który z tobą mówi. Czy miałeś wyczuć intymną rozmowę, osobistą rozmowę z twoim Zbawicielem? Czy on ci zajrzał kiedyś do swojej duszy? Czy twoja dusza tak się tak wszędzie ukrywała, lub też jeszcze ukrywa, nagle wydała przed kimś takiej wolności? Jezus mówi do tej niewiasty, iść po męża. Ona mówi, nie mówi. Teraz otwiera się tajemnica, która skrywała ta niewiasta przed tym. Przed wszystkimi, chociaż miasto całe wiedziało, że jej był wstyd. I wiecie, aby otrzymać to, co on miał, ten dar Boży, to ta osoba w sposób nie tylko znany otwiera tę tajemnicę wyznania i ona wyznaje inne. Czy ty się spotkałeś osobiście z Zbawicielem? To on tak bezboleśnie dotyka twojego serca, by z niego wydobyć to, co cię kiedyś zniewalało, bo to chce wziąć do siebie, nawet pomaga, bo wyznanie tej niewiasty jest niepełne, ale wystarczające, bo on, ta osoba, która z nią rozmawia, mówi dalej to, co cię jest na mądrze, nie jesteś podobny. I wiecie, że ona w końcu w historii czwartego rozdziału ustawia ten zwan i idzie do miasta. My ci życzymy, przyjacielu, miła duszo, byś kiedyś to szedł do tej chwili, by się spotkać z tym, który chce dać, z tym dawcą. Bóg jest zawsze.
syna bym dał życie wieczne. Proszę dać. Ale żeby dać życie wieczne, to musiało się coś dać. Bo to życie wieczne ma konkretny cel, jakbyśmy myśleli w modlitwie. Ono prowadza nas w wieczność, w miejsce wieczne, w dom Ojca, który miał tej wiecznej egzystencji przeznaczony dla człowieka, który był według jego myśli i w tym przysposobieniu i umiejętności, w tym darze życia leśnego przebywać wiecznie z nim. To nie ziemia, ta ziemia, po której teraz wchodzimy, jest tym miejscem, który był zawsze miał straszny. Bóg miał daleko i odlejsze myśli. I on tą radę tych myśli w sposób jemu znany, w rządzeniu z tą ziemią, doprowadzi do końca. Ale jeśli ktoś z was nie będzie mieć życia wiecznego, i to akurat w tym czasie, to Pan Jezus w takim łasce przychodzi, trzymany od Boga, by zniszczyć wszystkie przeszkody, by usunąć wszystkie siły przeciwstawiające się, by człowiek mógł skorzystać z życia wiecznego i daru Bożego, gdy ty teraz nie skorzystasz, miła duszo, to na końcu życia tam jeden. Życie wieczne istnieje w pewnym krótkim wyjrzeniu, ten miły apostoł, który kiedyś w takiej bliskości wciąż był przy Panu Jezusie, co wspomniałem. On pisze, co było od początku, to myśmy słyszeli jako świadkowie, myśmy to widzieli, tego stanie gwiazda, patrzyli i te ręce się tego dotykały. O słowie żywota, pierwszy pierwszego listu. Bo żywot został objawiony i widzieliśmy go i świadczymy i wierzymy wam. On żywot wieczny, który był u Ojca i objawiony jest nam. Teraz człowiek stoi na podłodze bez zmysłu. Bóg objawił życie. Objawił życzenie. On powiedział wyraźnie, co daje, jaki jest wymiar tego, co daje i co będzie z tym, co nie przyjmie. Bo każdy, kto w wierzy, nie zginie. I będzie miał żywot wieczny, bo Bóg dał Syna. I celem Jego jest, by nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy, wierzy weń, nie będzie osądzony. Ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I cała ta rzeczywistość jest zawarta w czasie, gdy Pan Jezus wszedł tu na ziemię i objawiła się pełnia Boga wraz z myślą i z tym darem dla człowieka, aż do czasu, kiedy zgromadzenie, wszyscy święci, którzy uwierzyli Pana Jezusa, zostaną zabrani z tej ziemi. To jest właśnie to, co mówimy. Kto nie uwierzy, już jest osądzony. Że nie uwierzył w prawdziwości słów Bożych. Bo prawdziwość słów Bożych została podważona w ogrodzie Eden, kiedy do Pana Jezusa podchodzi szatan i tak perfidnie spogra słowo Boże, gdzie on wkłada do serca tej niewiasty, że Bóg jest niesprawiedliwy, Bóg nie minie, jest nieprawdą. I te kłamstwo wciąż trzymane jest przez szatana w ciemności, by człowiek tego nie widział, ale nadszedł czas i przyszło wypełnienie czasu i Bóg posłał Syna, która narodzi się z niewiasty. I w tym czasie świat ogląda pełne objawienie Boże. Miłości Boże, życzenia Bożego i tej prośby, do której, którą kierują do każdego człowieka. Jeśli to jest żywe w Twoim sercu,
to możemy dalej. Jeśli się wahasz, to my Ci podpowiadamy, byś się zastanowił. Objawienie, rozdział 2, wiersz 11. A ja widziałem stolicę wielką, białą, siedzącego na niej, przez którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsce ich nie znaleziono. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed obecnością Boga, i księgi otworzone są. Druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I są z nimi to umarli według tego, jak ona napisano, bo w owej księga, to jest według uczestników. Kto nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna w duchu, to jest. Ale kto uwierzy, to kto uwierzy w Pana. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy, że musimy się stawić przed stolicą Chrystusową, by każdy odniósł, co czyni w ciele dobre i złe. Wszystkich, nie tylko wierzących. Dla wierzących ta stolica jest miejscem wejrzenia w te sprawy, które się dzieją na ziemi oczami Zbawiciela, a dla niewierzących jest ten wiersz, który teraz będzie przeczytany. Biały tron, i na nim jest osoba. A kto to jest ta osoba? Nie jest napisane, że nikt w tym wierszu nie za bardzo określa, kto to jest ta osoba. Ale my dobrze wiemy, że to jest Pan Jezus. Bo w tym rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 22, jest napisane, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystkich sądzał Synowi. Wy wszyscy czcili Syna tak, jak chcą. Czyli widzimy, że ta osoba, która zatrzymała się, kiedy przyjechała z Sychar, przyjechała jako wolę od miasta Sychar, gdzie spotkała, gdzie wyczekiwała na pewną osobę, ta osoba później ogłasza jego imieniu łaskę Boga temu miastu, że te zdarzenia to jest zdarzenie naszej rzeczywistości, że myśmy się spotkali w tej studni życia wiecznego z tą osobą, która daje życie wieczne. A jeśli nie masz, to jest przeniesiony i w tym wierszu się uznajesz. Ale jeśli ktoś nie uwierzy, to tam się musi znaleźć. To jest słowo zapisane palcem Bożym, duchem Bożym. To jest słowo prawdziwe. Słowo się wypełni, ono się już wypełnia w czasie i nic z tych słów nie zostanie w jakiś sposób przyczynieniu do zwierciadła. Siedzący na tej stolicy ma szczególną zdolność. Jest to zdolność sądzenia żywych i umarłych. W rozdziale 19 jest o nim wspomniane, gdy niebo się otwiera. Od 11 wiersza jest napisane, i widziałem niebo otworzone. Teraz niebo w tym czasie się otwiera i schodzi ten, który tu był, który żył tu na ziemi, który kiedyś wszedł z wody Jordanu i dał się ochrzcić przez Jana. I nad nim, na tym człowiekiem, który wszedł w wody Jordanu, się w niebo. Zdarzenie jednorazowe. Nikt nie zasięga, nie ujmuje takiego zdarzenia, żeby się niebo otwarło nad tworzącym człowiekiem. A z nieba jest słyszany głos. Ten jest. Ten mam wspomniowany. I ja nim mam podobany. Ale jeśli ty spotkałeś się z tym Zbawicielem i on się stał twoim osobistym Zbawicielem, to możemy ci z tego miejsca powiedzieć, że Bóg również w sobie ma porównanie. To wszystko to, z czym on się zadawalał i to wszystko, co rozweselało serce Boże, jest na tobie.
są osobliwe cechy zwycięstwa Pana Jezusa i Jego piękności włożone na tą całą rzeszę odkupionych z nim. Ale niebo, ziemia, piekło, niebo, piekło, nie ma nic. Zanim ten wiersz się wypełni, odbędzie się wesele baranka. Zanim ten wiersz się wypełni, tysiąc lat ileś wcześniej zostanie zabrany rynko, zostaną zabrani wszyscy ci, którzy przyjęli dar Boga. Życie wieczne. Podstawa tego wszystko zgodnie. Podstawa świadectwo czystości i obmycia win krew Zbawiciela. A teraz jest czas, gdy skończyło się tysiącletnie królestwo i nadszedł czas sądu. Wiecie, kto tam będzie stał? Przed tym tronem jedno powiemy, to na pewno nie. Każdy, który nie przyjął osobistego, ale widzę jako osobistego Zbawiciela, czyli nie odkupiony, czyli nie wierzący. Myślę, że często tych, którzy posiadają, ale widzę jako osobistego Zbawiciela, jest spokojny. Tam zostaną wywołani wszyscy umarli, wielcy i mali, i muszą się stawić przed publicznością Boga. I księgi zostaną otworzone. Stary Testament kończy się cudowną księgą i zapisem. Księgą pamięci, gdzie są zapisane ku pamięci tych bogobojnych ludzi, którzy mieli życie z Boga, rzeczy, które Bóg z radością chce w swoim nosie. Nowy Testament kończy się księgą, która mówi, że to jest księga żywota, ale również księga, gdzie są zapisane wszystkie uczynki ludzkie. Księga żywota będzie otwarta dla nich w negatywnej myśli, gdyż żaden z nich, na pewno, żaden z nich, co tam będą stać, nie znajdzie się zapisane w tej księdze żywota. Ale myśmy przedtem wspomnieli, że Pan Jezus daje się Bogu w tym czasie, w którym żyjemy. Że do każdego człowieka jest wyciągnięta ręka, bo objawione jest łaska Boża, która poucza, jak żyć. Co robić, aby żyć. Kogo przyjąć, jak to uczynić, co zrobić w swoim grzesznym życiu. Jeśli ten problem został rozwiązany w tym intymnym wyznaniu ze swoim Zbawicielem, tam cię nie będzie. Bo musi, może wydać umarłych, także i śmierć i piekło. Może po 70% cały dzień. 70% jest zaraz. Wiele tam tych jest. Ale to wszystko się musi stawić w tym stworzeniu, tak jak Bóg stworzył człowieka. Dusza, duch i ciało. Tej trójjedności przed tym stworzeniem każdy musi stawić. Śmierć zatrzymuje ciało, a piekło, czyli Hades, dusza. I to wszystko na słowo tego, który siedzi na tym tronie białym, który będzie sądzić, musi wydać według jego woli, gdy się stawili przed Bożą sądem. Wiecie, oni będą dotknięci Bożym sądem. I przyjacielu, jeśli zostałeś
umyty krwią Zbawiciela, to ten wody są mocą wieku. I to jest właśnie ta łaska Boga, która się objawiła za zbawieniem. Boże, to musi dotknąć każdego. I wierzącego nie wie. Ale w osobie Pana Jezusa. On wziął ten sąd za nasza wdzięczność. To jest pojęcie tej łaski niepojętej przez rozum ludzki, niezrozumiałej, dlaczego mnie Bóg umiłował, a ja byłem takim grzesznikiem. Ale jeśli nie przyjmiesz tych słów, już jesteś na sobie. A wypełnij to, co ja sobie czytali w tych dniach. I byli sądzeni, a wszyscy byli grzesznicy. A wszyscy niestety nie byli złani. A jeśli się kto nie znalazł w tych księgach, to jest skrócone do tego miejsca, które Bóg zgotował diabli, a nie było dla siebie. To byli skrócone diabli, a nie było. Jezioro gorejące się. To są straszne rzeczy. To jest bardzo poważne. Bo myśmy źle i pieśni modlitwy zostali wprowadzeni w życie wieczne, podstawę życia wiecznego. A samo życie wieczne nas wprowadza w wieczny stan. Teraz co? Ale podnieśmy oczy wyżej. Tego miejsca, gdzie później on widział niebo nowe, ziemię nową, rozdział 21. Albo będzie pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a może już więcej nie było. Potem ziemia przeszlęła, wszystko przeszlęło. Dzieci święci Starego Testamentu i odlubienica są zachowywani i strzeżeni przez Boga. Dzieci święci z tej ziemi, z tysiącletniego królestwa są zachowywani, bo w tym czasie coś się będzie działo. Ten widzący, który był wprowadzony właśnie w tym miejscu, widział nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze rzeczy przeminęły. Te pierwsze rzeczy to wszystko jest związane z tym czasem, z tą ziemią, z tym stworzeniem i dotyczą pewnych myśli Bożych, rządzenia z tą ziemią i koniec tych rzeczy. Ten rozdział 21, w wierszach 1-8 pokazuje nam wieczny stan. Miejsce wiecznej egzystencji życia wiecznego. Tego rozkazania, co Pan Jezus wziął od Ojca wydać ludziom. Tego rozkazania, bo On Cię chce wprowadzić w te wieczne miejsce, gdzie Bóg będzie mógł z Tobą przebywać. Jak dalece może być nowa ziemia i nowe niebo? Ja myślę, że tak samo dalece jak człowiek, który w tym ciele żyje tu na ziemi, a gdy przyjdzie wymiar jego egzystencji tu na ziemi, a jest wierzącym, jest przeniesiony do raju. I później ten człowiek, który nadejdzie tak, zostanie wyposażony w coś, co będzie do tej egzystencji tej społeczności wiecznego Boga pasowało. Czyli te ciało uwielbione, takie jak ten Pan Jezus. Oczywiście tak dalece, bo to będzie człowiek dalej. Ja też myślę, że ta ziemia i to niebo, jak to jest napisane w liście Piotra, czy w innych miejscach, ono będzie w innym stanie, ale samo w sobie zostanie ziemią i niebem. Pewnie, że tam pewnie rzeczy nie będzie, to będziemy czytać dalej, bo tutaj pisze, że to wszystko przeminęło, a morza już więcej nie było. Tam nie będzie morza. Chcą być podporządkowane pod myśl Bożą. To nie znaczy, że Bóg wie, Bóg nie podporządkowa. Ale Bóg swojej własnej wszędzie daje tą wolę. I to jest właśnie największa chyba człowieka, między innymi, że on korzysta z swojej wolności. Mógłby mi tworzyć. Ale może również tym miejscem takim, gdzie, które rozłącza narody. W tym pojęciu wiecznego stanu nie będzie nic, co by mogło być powodem
niestabilności, niepewności, zmienności, co by w jakimś sensie rozłączało, czy dzieliło ten ludzko. A ja widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, wstępujące z nieba od Boga zgotowane jako oblubienicę ubraną Słowowi Słowa. O tych wszystkich rzeczach, o tych sądach, temu widzącemu, który jest tam wprowadzony w to miejsce, dane jest widzieć święte miasto Jeruzalem, święty Bóg. Ten Bóg miał tu święte miasto Jeruzalem, to umiłowane miasto, jeszcze w rozdziale 19-20 będziemy szukać, jaki to Bóg będzie o to miasto umiłowane, gdzie Bóg zamieszkał raz w świątyni. Wśród tego ziemskiego ludu. Ale teraz ten Jan, który był w tej społeczności, ten tu na ziemi, on, który się rozmiłował i on, który wziął od tego Zbawiciela to życie wieczne, o którym tak wiele napisał, chociaż jeśli chodzi o wieczne stanie tylko parę wierszy napisane w tej Biblii, jeszcze zajrzymy, to on widzi nowe Jeruzalem, które wstępuje w poprzednich rozdziałach Księgi Objawienia, napisane Jeruzalem. Jest to święte, a tu jest napisane o nowe Jeruzalem. Czyli wszystko w tym nowym stanie, w wiecznym stanie, w tym pojęciu nowe stanie i w tych cechach, które jest wyposażone. Nowe wstępujące z nieba, czyli widać, że to miasto ma początek swoje w Bogu. Z nieba wstępuje to święte miasto Jeruzalem nowe. Od Boga. To jest początek tego miasta. To jest coś, co w sercu Bóg zawsze miał. I to teraz dopiero wstępuje na nową ziemię. Bo w tysiącletnim królestwie jest również mowa o Jeruzalem, tylko one nigdy nie dotknie być. Ale w tym wymiarze, co Bóg stworzy jako nową ziemię, to te święte Jeruzalem może wstąpić na tą nową ziemię. Ono jest od Boga przygotowane. Bóg to przygotował. I wiecie, że w tym tle tego wstępującego z nieba Jeruzalem zapewne każdy z was widzi zgromadzenie. To jest nic innego, tylko to, co Bóg teraz tu na ziemi ma. To jest właśnie zdolność tych, którzy uwierzyli, są własnością Pana Jezusa i w tym życiu wiecznym mogą teraz już będą tu na ziemi zażywać tych cech, które opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan jako posłażeni Chrystusie na niebiesie. Ale dopóki to trwa ta ziemia, to ona jest tylko domostwem Boga, i dla siebie, ale rozdział drugi. Domostwem Boga, i mieszkaniem Boga w duchu. Ostatni wiersz, 22. Dopóki ziemia trwa, Bóg pragnął mieszkać zawsze w człowieku. Ale nawet ten plan niewinności tego Adama, który był w ogrodzie Eden, nie pozwalał, by Bóg mógł z nim nie odwiedzał ogród Eden. Bóg odwiedzał Adama i tych patriarchów i w końcu Bóg zamieszkał w przybytku, w świątyni. Do świątynia, ten przybytek, on został zgotowany w mieście wodzie, aby wszystko zostało potwierdzone w godności tego, co Mojżesz widział i się wykonało. W taki rozdział drugiej księgi Mojżeszowej 40 jest napisane i obecność Boża wstąpiła i wypełniła ten cud. Jak tam mieszkał? Zobaczcie. Bóg mieszkał z relacją. Ten przybytek, jak to rozważany w liście do Hebrajczyków, miał dwa miejsca. Miejsce święte, miejsce najświętsze. Bóg mieszkał w tym miejscu najświętsze. Tam była skrzynia przymierza. Szlachta Arona, wiadro z manną, szablice Bożą. Wieko pojednania. Cherubinowie, którzy zaczyniali te wieko pojednania.
Jest pan przemówił, że tu nie mieszka, jak to można sobie wyobrazić. A na podwórzu tego namiotu, który był ogrodzony, to ołtarz skrzyżowy i tam ciągle były składane ofiary. Gdyby nie inaczej tam to mieszka, gdyby nie ciągłość tych ofiar, które Bóg widział nie jako ofiary bydła. Bóg zawsze widział już w tej przelewanej krwi ofiarę swojego umiłowanego syna Pana Jezusa. I to była podstawa. To była podstawa, że w ogóle tam mógł zamieszkać, ale on się nie mógł odjawić tej światłości, jaką teraz człowiek może widzieć Boga. Zrobił się. Panu zrobił. Tam chodzi kasa. Człowiek Izraelita za obok, oni specjalnie nie wiedział. A teraz, przyjacielu, masz księgę zapisaną od pierwszej do ostatniej strony i jest Słowo Boże głoszone. I do twojego ucha i do serca dociera wiadomość, że Bóg chce, abyś ty wyposzedł na to. Żeby te wszystkie rzeczy to przemieniły, nie stały się miejscem twojej egzystencji, gdzie ty będziesz wiecznie stracony i przebywał w wiecznym oddaleniu od Boga. To nie jest pierwsza śmierć. Bo pierwsza śmierć to tylko ich ciała, a druga śmierć, która mówiła nam ten pierwszy ostatnie, to jest tego rozdziału, to jest wieczne oddalenie od Boga, od tego życia. Lecz nie powiem, ta przed rozum ludzki nie zrozumiała, ale sama w sobie sprawa. Ale myśmy wejrzeli wyżej, bo my posiadamy to właśnie życie wyższe. Co nie ma, to jest to wzięcia, ten zwolnicie, co czeka i chce je dać. Jak o drugi list, gotowana mężowi. Wiecie, 1000 lat minęło. Po 1000 lat trwało 1000-letnie królestwo przeszło. I one są pobudzili. Sam nie mam żony po 10 latach. Byłem z nimi świeżości. Ona wciąż nie zmieniła swoimi mężowi. Tak wygląda sama ziemia. Ten czas pielęgnacza, ten czas już przebywania zdrowa Ziemia Bożego tu na ziemi, Efezjan rozdział 5, wiersz 25 i tam dalej, gdzie Pan Jezus w swej miłości pielęgnuje, dba. To wszystkie te cechy, które on tam stara się wyznieść, ta czystość, że ze skazy i zmarzy, to wszystko jest w takim wymiarze, że 1000 lat minęło i przychodzi o jedynie jako małżonek z nią i jest w tej cudownej dni świeżości przed dziećmi starych. Ci, co mają wieczne życie, są wiecznie włączeni, bowiem tam nic już nie przemija. Tam nie ma wymiaru, tam nie ma powiedziane wielkie jakieś wymiary, tak jak to jest w poprzednich rozdziałach 19-18, potężne jakieś do wieczności nic nie wielkie. Po prostu tam nic się nie waży, tam nic nie przemija, tam egzystencja trwa w społeczności tego, który nas umiłował. Jest to królestwo Syna Jego miłości, inaczej mówiąc, łono Ojca, dom Ojca. I teraz on to widział, i teraz nagle słyszał. Słyszałem. Oni widzieli, oni słyszeli, ręce się dotykały. A teraz widzi te rzeczy, które są w wieczności. I słyszał potężny głos z nieba mówiący: oto przybytek Boży ludzi. I będzie mieszkał z nim. Oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Będą Bogiem. Nowy wymiar. Nowe niebo, nowe ziemia. Na nowej ziemi coś jest. Będzie mieszkał z ludźmi. Ale na nowej Jerozolimie przychodzi ono święto Jeruzalem, to miasto inaczej jako małżonka gotowana mężowi swemu zgromadzenie Boże, które się nazywa inaczej w ciągu wieku dalej przybytek Boga z ludźmi. Czyli egzystencja ich ludzi żyjących na nowej ziemi będzie w taki sposób, że Bóg będzie przebywał w nim przybytek.
to jest przybytek? Zgromadzenie. Przybytek to jest zgromadzenie. Są ci wszyscy święci czasu łaski, którzy są prowadzeni do nieba, z domu Ojca i przychodzą na nową ziemię. I w tej formie, w tym zgromadzeniu, on będzie mieszkał z tymi ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Zatem nowa pytania, kto będzie mieszkał na nowej ziemi? Na nowej ziemi będą mieszkali wszyscy, od Adama, aż do czasu, gdy zgromadzenie się zdarzy. I od czasu, gdy zgromadzenie zostało wzięte do nieba, narodzili się jeszcze ci, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czyli to są ci święci na ziemi, co pod ołtarzem leżeli, oni będą na nowej ziemi. Ale widać z tego, że jest jakaś jakoby różnica błogosławień. Bo jedni wychodzą z domu Ojca, przybytek, a drudzy są. Chociaż gdy wspomnimy sobie rozdział 19, to widzimy, że tych 24 starców jest na weselu baranka. A teraz wszyscy święci jakoby są dwie grupy. Jedni na nowej ziemi, a drugi nie ma wstępują. Ono święte miasto Jeruzalem, przybytek Boga, gdy Bóg będzie mieszkał w tym na ziemi. Wiersz 4, 8 tego rozdziału mówi o czymś, czego nie wiem. Nie wiem, jak jest tego nie wiem. Będzie to miejsce, gdzie nie będzie ból, łez, zmarszczek, smutku, krzyku, boleści. Ale Bóg osobiście otrzymał im tę łzy. Jak nie tym, którzy należą do zgromadzenia, tylko tym właśnie, co tyle cierpieli, zanim weszli w te wieczne, cielesze i nowej ziemi. To są wszyscy ci, którzy tyle cierpieli, zanim weszli do tysiącletniego królestwa. Gdzie była śmierć, gdzie był ból i cierpienie. Bo tysiąc lat to jest już taka ziemia. I to wszystko obowiązuje w tą ziemię. To są wszystkie te przeszkody, które nie pozwalają Bogu mieszkać człowiekiem. Więc już nie będzie tam ani Żyda, ani Greka, nie będzie nic biorącego z Żyda, biorącego słowa, będzie Bóg i Bóg nie położył wszystkich ludzi na tym. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, aby się mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jedna jest, że oprócz tego, który mu sam poddał. On dusi królowi. Panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie to nie będzie panowanie Boga Syna. Będzie panowanie Syna Człowieka. I on musi królować. On będzie królował 1000 lat i chwilę. Dlatego mówiłem, że to będzie. Bo po 1000 latach on jeszcze musi tą jedyną tego osobistego Zbawiciela zniszczyć całkowicie tego chmiała, który zostanie rozwiązany. I wszystko zostanie zniszczone i poddane pod nogi komu? Bogu. Zauważyliście, że gdybyśmy czytali ten 21 rozdział, nie było mowy ani o baranku, ani o świątyni, ani o panu panującym, tylko powiedziałem. I te same słowo
elogii użyty jeszcze księdze Mojżeszowi w tej formie w pełni boskości Ojciec Bóg Duch Bóg Syn. A Jezus i święci, którzy są w nim, będą mieli udział w panowaniu Jezusa teraz dział i dziedzic. Ale później, gdy wchodzimy w wieczny stan, nie tego królestwa, bo on jest powiatami oddaje Ojca. Czyli rozpocznie się stan tej niezakończonej społeczności przepływu myśli Bożej, Boga wśród wszystkich. Bo będzie Bóg wszystkim we czyli Pan Jezus zawsze będzie widziany w wieczności jako człowiek, a w nim my, ci święci i ziemi i chyba zawsze będą widzieć Boga. Ale Pan Jezus to wszystko odda Ojcu. I on będzie znów zajmie to miejsce takie podobne, jakie miał na ziemi, gdzie był tu 10% stanął. Czy ze mną, czy ze mną. Bo on już Żydom powiedział, ja i Ojciec zmienię. I on to Żydom powiedział, co oni wewnętrznie w ziemi byli brali wrog, kamienie rzucasz, co ziemi, co on się czyni z Bogiem. I takie to cielesze wprowadza Bóg tych wszystkich, którzy chcą przyjąć ten dar Boga z łaski. Nie ma mowy o jakimś tysiącletnim królestwie, nie ma mowy o jakimś cudzysłowiczem, czegoś rządzenia. Słowo, które w żaden ludzki sposób nie można wypowiedzieć. Słowa z tego 21 rozdziału są zwarte i ludzkie i właściwie obejmują tak potężne i tak ogromne wiadomości, które nie da się wypowiedzieć. To nie do przyjęcia, że można powiedzieć przez rozum ludzki, to tylko wiara może się podnieść, gdy tam się razem z tym widzącym wejdzie te wieczne rzeczy, które są podarowane. Komu? Tobie, przyjacielu, który uwierzyłeś, masz życie wieczne i masz tą swobodę zaglądania w to miejsce, do której przygotował Cię. Tylko czas, dany nam jeszcze, byśmy mogli coś doświadczyć, by nas Bóg mógł wypróbować, by mógł coś objawić i ewentualnie użyć, by Słowo Boże mogło być dalej Boże. Twoja dziś przeciwko wam nie byli ziemią, że mrzyło i śmierć położył przed oczyma tymi. Błogosławieństwo i przekleństwo, przecież powiesz żywot, abyś żyła. Wiecie, ta niewiasta, gdy to wysłyszała, gdy to nie był widoczny serca i otworzył serce i wyszedł z tym darem, to ona zostawiła ten krąg, tą codzienność, te stare życie i poszła do miasta. Powiedział wszystko. A wiecie, kto to jest ten, który chce, żebyś widzieli na to? To jest właśnie szef. On trzyma człowieka w ciemności i niewoli, żeby tylko jego oczy nie podniosły się i nie zobaczyły Zbawiciela. To, że ktoś tu wchodzi, czy gdzieś indziej Słowo Boże głoszone, to jest cud łaski Bożej, że się wymknął pod kontroli tego Zbawiciela i tego ciemiężyciela, że może do uszu i do serca dotrzeć Słowo. Właśnie do
ona weszła do tego niewiasta, do tego miasta i stała się czynna w tym nowym życiu i temu miastu, które ją miało w nienawiści, ona była z tego miasta wyrzucona, wgardzona, ona im coś mówi, wiecie, to oni wstali. I oni się zdumieli tym słowem, co ona im powiedziała, a ona powiedziała, wiecie, kogo ja spotkałam? Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest ten posłany Mesjasz? Co prawda, tam jest ten wiersz napisany w takiej wersji pytającej, ale ona dokładnie wiedziała, że to był Mesjasz. Ona im powiedziała, chodźcie i oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko. Cokolwiek czyniła, ten nie jest. To jest zaproszenie z tego miejsca, które jest wypowiadane dla człowieka, gdzie Pan mówi każdemu, przyjdźcie do tego miejsca, a nie będziecie im wybrani. Wiecie, że w tym rozdziale, w 21 objawienie jest napisane, że oni otrzymają coś, co już nie będą im wybrani. A ja wam chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić je i zadowolić na tej ziemi. Nic tak ogromne jest, że to wszystko, co byle na to jest za mało, że tylko Bóg może twoje serce nasycić, żebyś nie pragnął jedyny, który to może dać ten dar. To jest ten, który w tych słowach, jeśli zauważył, pragnę dostać twojego życia. To jest ten, który cię zaprasza, jeśli musiał stanąć przed Bogiem jako przedstawiciel. To jest ten, który chce wprowadzić ten wymiar niepojętych rzeczy wiecznej egzystencji Boga. To jest ten, dla którego przez całe życie żyłeś. To jest ten, którego żeśmy znieważali. A teraz nasz, mój, a może i twój. Który teraz chce przytulić, chce cię zasnąć, chce cię obmywać, odświeżać, pouczać. Abyś miał siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi, który wszystko zaczyna. Który cię chce postawić przed królem strachów. Aby spotkał się z tym zwodzicielem w ogrodzie Getsemane, który wychodzi z nim do niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek wystrzał. I śmierć. Ale on nic nie zna. I Pan Jezus. I wiecie, że ta śmierć może być wasza. Po chwilę nasza. Bo ta śmierć już ci nic nie może zabrać. Ta śmierć może tylko przetrwać to, co jest śmiertelne. 15 rozdział listu do Koryntian. Ciało śmiertelne. Przetrzymać do czasu. Nic więcej, bo dusza i duch przebywają tam, gdzie Pan Jezus powiedział tym otrowi, dziś będziesz ze mną w raju. To jest miejsce egzystencji. To nie jest miejsce zażywania jeszcze, bo tam coś brakuje. Tam jeszcze brakuje odkupionego ciała, list do Rzymian, rozdział 8-19, który tam jest. Odkupienie ciała nastąpi i to będzie to ciało, które pasuje do tej wiecznej egzystencji, to ciało, które miał Pan Jezus, gdy stanął wśród uczniów i powiedział po Pannie. Śmierć jest nasza. Śmierć się nie musi znać. Ona straszy tych, których ma moc. Ale moc śmierci i Bogiem śmierci spotkać. Ona jest na usługach przytrzymać ciało do czasu progu tej wieści. Aż je Pan przemieni w nieskazitelne. I wtedy będziemy przyobleczeni i wejdziemy w tą świętą, wieczną rzeczywistość. Już może nie będzie. Skoro może nie będzie, to też nie będzie. Która nie będzie też szpala, to może nie będzie czym nadmiechać. Ale to się rozważcie w stanie.
bo tam nie chodzi ciało i krew. Pan Jezus powiedział, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odrzuci. A ciało potrzebuje pożywienia i potrzebuje tlenu, które to musi rozmieść. A tam, tak nie wiem, zobaczcie, co nas tutaj mówi. Harmonia tej harfy nastrojona. Głosy wyczulone. Wszystko będzie skłaniało się ku uwielbieniu Boga. Ale ten Mojżesz mówi na koniec swojego pobytu tu na ziemi, ja wam przełożę, to przedstawiłem życie i śmierć. Wybacz to sobie. Czy musisz coś dać? Czy musisz jakąś ofiarę składać? Pan Jezus przychodzi do ciebie i cię prosi, tak jak ta niewiasta to zrobiła. To cię oglądajcie. Ten, który mi powiedział wszystko.